W środku małego trójkątnego placyku za katedrą świętego Jana w Warszawie stoi bogato zdobiony dzwon. Przedmiot jest obiektem zainteresowania wycieczek oraz pojedynczych turystów. Wiele osób robi sobie przy nim zdjęcia. Tajemnicze napisy po łacinie, liczne dekoracje oraz dziwne płaskorzeźby w górnej części dzwonu przyciągają wzrok, tym bardziej, że nie ma przy nim żadnej tabliczki informacyjnej. Wszystkich ciekawi, dlaczego dzwon stoi, zamiast wisieć przy jakiejś świątyni. To dość nietypowa sytuacja. Wieść gminna niesie, że został odlany ze skazą i dlatego nigdy nie mógł służyć swojemu normalnemu przeznaczeniu. Za tą teorią zdają się przemawiać widoczne gołym okiem liczne pęknięcia w jego strukturze. Gdy poszperamy uważniej w dawnych wiekach, to okaże się, że dzwon przetrwał wiele zawieruch historii i znajdziemy jeszcze inne rozwiązanie. Pewnego razu na kanonie przybyła wycieczka z Gdańska. Proszę pana, czy może nam pan opowiedzieć coś o tym dzwonie? Jak on się tu znalazł? Turyści zapytali przewodnika oprowadzającego ich grupę. Drodzy państwo, zatrzymajmy się na chwilę w tym uroczym miejscu. Już spieszę z odpowiedzią. Widoczny przed państwem spiżowy dzwon został odlany w 1646 roku na zlecenie Jana Mikołaja Daniłowicza, podskarbiego wielkiego koronnego, przez warszawskiego ludwisarza Daniela Tyma. Ten sam artysta wykonał też odlew kolumny króla Zygmunta. Dzwon był przeznaczony dla kościoła jezuitów w Jarosławiu, ale nigdy tam się nie znalazł. Czy wiadomo dlaczego? Spytał ktoś z grupy. Niestety nie. Natrafiłem na sprzeczne informacje, między innymi na te o skazie przy odlewie. Ale chciałem zwrócić państwa uwagę na fakt, że dzwon ten kryje w sobie jeszcze wiele tajemnic. Przeżył wiele przygód. Przetrwał I wojnę światową, potem został zakopiony i zrekonstruowany w Muzeum Narodowym, a podczas II wojny uniknął planowanego już transportu na teren Rzeszy. Po odbudowie starówki postanowiono umieścić go tutaj, na specjalnym postumencie, gdzie stanął ostatecznie w 1972 roku. A co to za plac? To raczej ulica Kanonia, która rozszerza się w taki mały placyk. Bardzo ciekawa jest historia tego miejsca, ściśle związanego z katedrą świętego Jana, którą zaraz zwiedzimy. Otóż dawniej zmarłych grzebano w samych kościołach lub na cmentarzach znajdujących się tuż obok. W kościele świętego Jana od końca XIV wieku chowano ważne osobistości, ale szybko zabrakło miejsca dla mniej znamienitych. Dlatego też na tyłach świątyni założono cmentarz, który przetrwał aż do 1780 roku. Niektóre źródła podają, jakoby figura Matki Boskiej, znajdująca się z tyłu katedry, pochodziła z jednego z grobów. Była to jedna z najstarszych nekropolii na terenie ówczesnego Starego Miasta. Tego nie wiedziałem. Zawsze się myśli o powązkach, że są bardzo stare, a o tych nieistniejących już cmentarzach mało kto pamięta, skomentował jeden z turystów. Nawiasem mówiąc, na terenie obecnej Warszawy chowano ludzi w wielu przykościelnych cmentarzach, zanim zaczęły funkcjonować powązki, ale to temat na osobną rozmowę. Na początku XV wieku książę Janusz I Starszy przeniósł kapitułę z Czerska do Warszawy, do dzisiejszej katedry świętego Jana. Na podarowanych przez władca 13 parcelach kanonicy, czyli duchowni żyjący według reguły kanonicznej, wybudowali tu swoje domy. Najpierw drewniane, potem murowane. Stąd pochodzi nazwa ulicy. A co się stało z cmentarzem? Czy my przypadkiem nie stąpamy po jakichś nieboszczykach? Zapytała jedna ze starszych pań. W grupie zapanowało poruszenie. Nie, droga pani, nekropolię tę zlikwidowano, tak jak już mówiłem, około 1780 roku, a wydobyte szczątki tu pochowanych przetransportowane potem na stare powązki. Choć oczywiście dusze dawnych mieszkańców Warszawy mogą czaić się w zaułkach tego placu, uśmiechnął się przewodnik. Chodźmy teraz kawałek dalej, do bramy prowadzącej w stronę dzisiejszej ulicy Dziekania. Tu mam coś ciekawego do opowiedzenia. Widzą państwo ten pasaż na górze nad ulicą? To tak zwany ganek, galeria, czyli tajemne przejście króla prosto z Zamku Królewskiego do katedry świętego Jana. Wybudowano je zaraz po tym, jak 15 listopada 1620 roku na Zygmunta III Wazę napadł niezrównoważony psychicznie szlachcic Michał Piekarski i o mało nie zabił władcy.
Od tej pory nasi królowie nie chadzali już do kościoła pośród tłumu pospolitej gawiedzi. Tu z kolei, wskazał przewodnik ręką, w budynku zwanym kustodią pod numerem 6 znajdowało się więzienie sądu kościelnego, a potem prosektorium dla topielców wyłowionych z Wisły. O, to niezbyt miła przeszłość. Czy to miejsce nie jest nawiedzone? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo nie jestem egzorcystą. Tu przewodnik zaśmiał się rubasznie, po czym kontynuował. Niektórzy mieszkańcy Kanonii w rozmowach ze mną i z moimi kolegami wspominali coś o nocnych hałasach, dziwnych bulgotach, jakby ktoś wylewał wodę z wiadra. Często widywano cienie przeciskające się w stronę Wisły przez wąski przesmyk między kamieniczkami położonymi w samym rogu placu. Kiedyś było tu przejście między domami kanoników prowadzące do baszty w murach miasta. Jednakże nie słyszałem opowieści świadczących o tym, że domniemane lokalne duchy przysparzały większych kłopotów lokatorom. Grupa przeszła do drugiej części placu. Na domu Kanonia 8 jest jakaś tabliczka, której nie mogę odczytać. Pomoże mi pan? To upamiętnienie Stanisława Staszica i Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które zbierało się tu w latach 20. XIX wieku i szerzyło wśród mieszkańców stolicy ideę oświecenia. Jego członkowie, o których na pewno państwo słyszeli, wspomniany Staszic, Julian Ursyn Niemcewicz, Samuel Linde, Jan Paweł Woronowicz zajmowali się działalnością naukową, literacką i muzealniczą. Tak, coś niecoś się z tej szkoły pamięta. Czy mogę coś dodać? Jeden z turystów zwrócił się do przewodnika. Jasne, proszę bardzo. Była to de facto pierwsza polska akademia naukowa popularyzująca wiedzę z różnych dziedzin i pielęgnująca tradycje narodowe w czasach zaborów. Towarzystwo wydawało pierwsze polskie czasopismo naukowe, choć w swoich działaniach było ograniczone przez pruskie władze. To tak w skrócie. Dziękuję panu za uzupełnienie, ale wróćmy jeszcze do lokatorów tej kamienicy. Wiek później zamieszkał tu poeta Artur Oppmann, który zasłynął jako autor licznych wierszy opisujących piękno stolicy oraz jako twórca legend warszawskich. O nim też na pewno państwo słyszeli, więc nie będę się nad nim rozwodził. Dodam tylko mało znaną ciekawostkę. Niektórzy twierdzą, że krążące po Kanonii duchy z cmentarza podszeptywały mu opowieści, które posłużyły za kanwę historii o bazyliszku, złotej kaczce i wiślanej syrence. Uśmiechnęli się pod nosem turyści. A jeżeli już mówimy o dawnych celebrytach tej ulicy, to należy wymienić tu również wybitną postać czasów oświecenia, wspomnianego już Jana Pawła Woronicza, arcybiskupa Warszawy i prymasa Królestwa Polskiego. Na ulicy Kanonia mieszkał również pisarz i poeta Wiktor Gomulicki, który podobnie jak Orot fascynował się historią stolicy i dał temu wyraz w swoich wierszach i prozie. Między innymi w opowiadaniach o starej Warszawie, choć co ciekawe, sam urodził się w Ostrołęce. Czy to ten od wspomnień niebieskiego mundurka? Zapytał ktoś z grupy. Tak, to ten sam. Jakoś wszyscy go bardziej kojarzą z tą prozą niż z poezją, bo chyba wspomniana książka znajduje się w kanonie lektur szkolnych. Przewodnik zwrócił się do całej grupy. A teraz, drodzy państwo, gdy wiecie wszystko o Kanonii i jej otoczeniu, zdradzę państwu jeszcze jedną tajemnicę. Ten dzwon spełnia życzenia. Trzeba go tylko dotknąć i trzykrotnie obejść w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Zachęcam. Teraz mają państwo chwilę na obejrzenie dzwonu z bliska. Turyści zaczęli rytualne okrążenie. Jak zwykle ciekawska Grażyna chciała wiedzieć więcej. Podeszła do przewodnika, gdy odpoczywał i zapytała. No dobrze, ale dlaczego ten dzwon ma przynieść szczęście? Naprawdę chce pani wiedzieć? No tak, no bo jestem strasznie ciekawska z natury. Pan posiada taką dużą wiedzę o historii Warszawy, no musi pan mieć przynajmniej jakąś teorię na ten temat. Ma pani rację, teorię mam, ale nie wiem, czy słuszną. Uśmiechnął się przewodnik. Długo nad tym myślałem i doszedłem do wniosku, że... Ale na pewno nie będzie się pani śmiała. No nie, no mówiłam, jestem tylko ciekawska. Moim zdaniem prawdopodobnie jest to jakieś miejsce mocy, które już od początku dziejów miasta wpływa twórczo na żyjące tu wybitne jednostki. Bo musi pani przyznać, że na tej ulicy nastąpiło wyjątkowo liczne ich nagromadzenie na przestrzeni wieków. Tu Grażynie, jak to się mówi, opadła szczęka z wrażenia. To znaczy, może pan przybliżyć, o co chodzi?
Dobrze, ale żeby wyjaśnić to należycie, to chwilę potrwa. Jest pani gotowa posłuchać? No tak, o ile nie przeszkadzam w pracy. Nie, teraz jest chwila przerwy na oglądanie dzwonu, zdążę szybko opowiedzieć. Od lat interesuję się niezbadanymi zjawiskami, ezoteryką, bioenergoterapią, czytam książki z tych dziedzin. I sporo się już dowiedziałem. Pewnie kojarzy pani we wschodnich religiach przekonania mówiące o tym, że w ciele człowieka znajduje się 7 czakr, czyli ośrodków energetycznych odpowiadających różnym poziomom świadomości? Słyszałam o tym. To dobrze. Otóż według teorii, które pojawiły się w latach 70. XX wieku, Ziemia, podobnie jak ciało człowieka, wytwarza pole energetyczne i pokryta jest liniami geomantycznymi. Miejsca skrzyżowania tych linii to właśnie miejsca mocy. Zwykle działają one pozytywnie na człowieka. Czuje się tam dużą energię. Szybciej się zdrowieje. Najbardziej znanym miejscem mocy w Polsce jest Czakram, zlokalizowany na Wzgórzu Wawelskim. A, to o to chodzi. Pamiętam jakiś artykuł i audycję w telewizji na ten temat, ale jak przez mgłę. Co ciekawe, nasi przodkowie postępowali tak, jakby wiedzieli, gdzie jest źródło tej mocy, ponieważ wiele dawnych miejsc kultu i świątyń powstawało w miejscach naładowanych energią. Cały czas toczą się dyskusje, czy nie stało się tak w przypadku lokalizacji Łysej i Jasnej Góry. Kwestia wymaga gruntownego zbadania przez radiestetów i poważnych naukowców. Na pewno, ja się na tym totalnie nie znam, przyznała się Grażyna. Podsumowując, możliwe, że na kanonii, podobnie jak pod Czakramem Wawelskim, występuje silne promieniowanie pola Ziemi, a bliskość cieków wodnych, takich jak Wisła, jest na pewno czynnikiem dodatkowo wartościującym tę przestrzeń. To zapewne od wieków wpływało i nadal wpływa na mieszkańców tej ulicy. Stąd taka mnogość ludzi nauki i kultury tworzących na kanonii. A wracając do dzwonu, który sam cudem uniknął zagłady. Możliwe, że został postawiony tu nieprzypadkowo, aby zwielokrotnić pozytywną aurę tego miejsca mocy. To bardzo ciekawe, co pan mówi. Muszę się zainteresować tematem i poczytać o czakrach i energiach, odparła Grażyna. Polecę pani kilka lektur, a co do życzeń, podobno wszystkie się spełniają, jeśli tylko się w nie mocno wierzy. W tym kierunku idą najnowsze odkrycia fizyków kwantowych. Ale chodźmy już, bo grupa na nas czeka.